Siemaneczko mordeczki, z tej strony Farrell i witam w kolejnym odcinku Last Day on Earth Survival. Jak widzicie, na samym początku mamy event w Wreckship, którym chciałem sprawdzić pewną rzecz. Dodatkowo jeszcze sobie wykonamy quest smugglersów, do którego mam pewne przemyślenia i mi się wydaje, że może to się udać. Ale co, jak i gdzie, za chwilę się dowiecie. Także zaczynamy! Także pierwszą rzeczą, którą chciałem tutaj wykonać, musimy na samym początku wybić wszystkie zombiaki i pogadać z tym ziomeczkiem. I zaraz zobaczymy, czy to się nam uda. Ło, ta katana leci grubo, na hita wszystko. Bo to te pierwsze zombiaki, jeszcze jeden. I coś jeszcze będzie? Nie, to jest well done, okej. Tędy przejdziemy tyłem? Aha. Tędy wyjdę z eventu, dobra. Ale już wracamy. I teraz się okaże, czy jest taka możliwość. Ale co? To sprawdzicie zaraz. No i w tym evencie chodzi o to, że jak wybijemy te zombiaki, no to ten ziomuś nam daje pewną nagrodę, która spada z tego kontenera. I co będzie, jeżeli staniemy pod kontenerem i się do niego odezwiemy? Klikniemy open. Czy ten kontener nas zabije? Także sprawdźmy. You are standing under container. Move. Aha. Czyli miało się nie dać? Ale się da. Da się? Da się. Czyli... mi się pewnie ten event już skończył i nie będę mógł wrócić po itemki. No dobra, chociaż tyle wiemy. Cały SWAT set i inne pierdoły poszły się przysłowiową dupę walić. To teraz musimy co? Ubrać się w coś na nowo. Na nowo. Tylko w co? Shotguna. Akara. Jest hełmofon. Odenki jakieś też są. Zbroja jest. Buty są. No i co? Mamy tutaj plecak jeszcze? No jest plecak. Na szczęście. Super. I w tym odcineczku mordeczki jeszcze zrobimy sobie generator do końca. Czy mamy tyle steel plate'ów? Gdzie są steel plate'y? Ale pierw się ubiorę. Poczekajcie. Equip. Spodenki. Wszystko jest. Steel plate'y tutaj się nie znajdowały. Tutaj są steel plate'y, także... Hits. 15 steel plate'ów complete. To teraz potrzebujemy 15 pasków. O kurde. 15 tych rubberów. Bam, 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 bam. Wiem, że paliwo też było potrzebne, także weźmiemy od razu. Dobra, są paski. Śrubki też były potrzebne. Okej. Paliwko 40 na 40 mamy. Paski 15 mamy. Śrubek aż 50 sztuk. Będę miał tyle boltsów tych? Ajajajajajajaj. O kurde. Dobra, są. Już myślałem, że nie będzie. No tak o. Śrubkę w dupkę. Łożysko. Iron plate 30 sztuk, kurde. Dobra, mamy również. No, mordeczko. Odpalaj maszynę. O, trzeba było się obrócić. Okej. Wearing 25 i Ducat Tape. 40 Ducat Tape'ów. Gdzieś one były, ale czy będę miał aż 40 sztuk? Dobra, jednak są. Jednak są. Wszystko jest i jeszcze tylko brakuje nam kabelki. Dobra, jest kabelki. Są kabelki, sorry. Ducat tape 40 i 25. Final is complete. Well done. Zajebiście. Także zostawcie łapkę w górę za to, że dało mi się stworzyć już drugi generator. Mogę go podnieść? Dobra. Teraz się przejdziemy z nim do czoperka. Tutaj trochę podeptamy sobie o pogrządce, żeby glebę użyźnić trochę. O, z generatorem elegancko. Teraz się wypieprzymy przez... O, wypadła mu z ręki, nie zdara. No i co? Idziemy powoli, tuptamy.
Ciekawe, czy mogę zapakować to na pakę do auta, patrz. Can be placed here. Lipa. Na motorynkę trzeba go założyć. I się przejedziemy z generatorem do bunkru. I sprawdzimy drugie piętro. Czy uda nam się go odpalić i otworzyć czwarte piętro w bunkrze Alfa. Także jedziemy. Pure on. Dobra. Ja jeszcze odłożę te rzeczy i jedziemy. No i dobra, jesteśmy na miejscu. Weźmy sobie nasz agregat. Agregator. Zanieśmy go. Ciekawe, czy będę mógł przenieść go przez windę. Być może będzie tak, że dojdziemy do windy i nas winda nie wpuści z nim. To będzie wtedy lipa. Ale ja jeszcze bym zrobił trochę trollingu i postawił go na środku. A, nie mogę. Kurde, szkoda. Jakbym mógł go postawić na środku i ta winda by tak wyjechała, to zrobiłby generator przysiad na windę. Czy coś takiego. Dobra. Bunkier Alfa kod 87852. Tu sobie przyciszę, bo mam za głośno. Okej, okay, no ja jestem teraz mega ciekawy, czy możemy go zanieść. Uwaga! No, no i super. To sobie zanieśliśmy generator do bunkru Alfa, okej. Okay, to już mogę go z powrotem sobie zanieść, bo się nie przydał. Także widzicie, jednak się jeszcze nie da. Mam nadzieję, że w przyszłej aktualizacji nam się to uda. Kurde, szkoda. Szkoda, miałem cichą nadzieję, że się da. Wziąłem te bronie sobie, żeby wyczyścić bunkier Alfa. To nic, to jedziemy teraz sprawdzić quest ze smugglersami. Dobra, wareciki, w międzyczasie nam się zrespił event restop, także lecimy, podbijemy go. Ja akurat mam trochę broni, ponieważ się przyszykowałem na ten bunkier Alfa, do którego niestety generator nie został zaniesiony. Co tu mamy? Przywitamy się z nim. Hello. Over here, help me please. No tak, no to wiem. To żeśmy już przez stary przerabiali. To już żeśmy stary przerabiali. I co teraz? Okej. Okay. Ja ich podhaczę od tylca, bo oni chcą mnie wydymać, wiesz? Ale nie, on mnie widzi? Widzi mnie cały czas, obraca się za mną. Ja podejdę tamtych od tyłu. O. To pedał, to pedał. Tamten nie widzi. Ciekawe, czy tamtego mogę podhaczyć z piły cicho. Jednak nie. Jednak nie. Ale i go tak pod... Raz. Dwa. Trzy. Cztery. I co, chamie? Szkoda, bo tą M-kę stracił za szybko. Dobra, apteczki zawijamy. Woda. Gul, gul, gul. Hit. Ten co ma? Nic. Ale jak leży. Jak poparzony. Dobra. Zombiaków żadnych nie ma. Myślałem, że będą jeszcze zombiaczki. Pięknie, kolejna M-ka. Super, super się sypie. Fajnie. I dwa czerwone etykiety. Dodatkowo możemy spuścić sobie wachę do motoru. Szybko, szybko. Gdzie ta butelka była? Tutaj wypij, wypij, wypij. Cztery buteleczki są. Tutaj pompuj. Piór, piór, piór. Pięknie, dziękuję. Ten co ma dwie wody kolejne. Zawijamy. Mogę wywalić już sobie... Glocka ma jeszcze, kurde. To na razie damy tutaj. Zaraz po to wrócimy. Co będzie w torbie? Kapiszony jakieś? Do Glocka? Patrz, kolejne te dwie apteczki lepsze, super. Cieszy mnie to bardzo. Cyk. Ten też miał ją, nie? Cyk. E, przerzuć tu. Aktualnie znowu 20 sztuk, super. Kolejny motorek. Będziemy mieli... Tak, jeszcze mamy dwie... O, zip gun i cała zbroja. Kurde. Ale nie ma miejsca już. Zip guna tylko wezmę. Ta MK już wyjechała, na to ją odłożę i wezmę sobie zbroję. Mi się bardziej przyda zbroja. I możemy szybko teraz sobie nasz motorek zatankować. Czekajcie, w inboxie mam jeszcze. Ale i tak inventory is full. Dobra. Starczy mi tyle paliwa. Ja sobie przerzucę tutaj szybko. Paliwko, cyk. Piór, 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 piór. Gitara. Tutaj też do fulla. I mamy już slota wolnego. Ale dobra, nic więcej nie potrzebuję. Teraz jedziemy sprawdzić smugglersów.
No i dobra, jesteśmy na evencie Smugglers. I teraz mnie zastanawiała jedna rzecz. Patrzcie. Weźmiemy sobie naszą pochodnię, którą zapędzamy zombie do klatki, tak? Weźmy sobie Akara jeszcze w drugą dłoń, że tak powiem. I patrzcie. Te zombiaki... Pierwszy otworzymy sobie bramę. Te zombiaki, które mamy zwabić, one już są teraz? Od razu? Się pojawiają? Czy dopiero po wybraniu questu? Bo tak mi się wydawało, że one są już od razu, zanim wybierzemy quest. Czyli byśmy mogli je zwabić sobie z tą pochodnią od razu, przed wybraniem questu. I wtedy byśmy mogli sobie na spokojnie wybić hordę, a też szybko zagonić, bo już by na przykład stały pod klatką. Rozumiecie, o co chodzi? Myślałem, że tak się da. Ale zaraz to sprawdzimy jeszcze. Zjedzmy sobie. Weźmiemy questa. Take quest. Tomowi damy hełmofon, zbroję. Dobra, niech ma M-kę. Coś do jedzenia, żeby nie padł nam. No i dobra, i tyle. I my lecimy teraz zombiaki sobie zwabić. Gdzie one są? Jest jeden, dobra. Chodź, 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 chodź. Ej, ej, ej. Nie świruj, gościu, tylko chodź. Dawaj, 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 szybko, póki nie idą jeszcze zombiaczki. I wtedy by był taki easy win, co nie? Wiecie, o co chodzi? Tomek nam ładnie tutaj wyjaśnia towarzystwo. No bij. No Tomaszku, dawaj. Okej, okay, on sobie poradził ładnie. No i co? Dobra, wbiegł. Teraz mu pomogę. Na szybko. Znowu się coś zbugowało. No i dobra. Dobra, super, leży. No i co, jak weźmiemy questa, to sprawdźmy sobie, complete. Czy te zombiaczki... O, skrzynka narzędziowa. Z bronią, przepraszam, narzędziowa. No i co, dla Toma mamy spodenki. Hit. I co, whisky możemy sobie wypić. No i dobra, strong alkohol, glup. I co, Tomek, ty to wybij. Bo mi szkoda amunicji. Jestem właśnie teraz ciekaw, czy te zombiaczki jeszcze gdzieś są... Czy ich nie ma? I patrzcie, widzicie? Jest zombiak. I teraz sobie weźmiemy go... Zlurujemy, że tak powiem. Od razu pod naszą klatkę. Wyjdziemy ze strefy, wejdziemy na strefę i zobaczymy, czy on dalej będzie stał pod tą klatką. To mnie właśnie zastanawiało. Bo teraz klatka będzie pierwsza i druga otwarta, czyli zostawmy go sobie tu pod klatką, super. Idziemy zobaczyć jeszcze tutaj w koło, czy jeszcze są zombiaki. Czy tylko jeden ten nam został? Prawdopodobnie jeszcze jest. Jeszcze jest jeden. No i dobra, patrzymy, czy to da radę. Taki, kurcze, triczek. Glitch, glitch. Dobra, idź, 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 mordo. No, okej. Okay. Na spokojnie, na spokojnie. Dzięki temu sobie elegancko hordę ominiemy, nie? Szkoda, że tutaj nie zrobili nam jeszcze Tureta, żeby nas troszeczkę bronił, ale mamy tego drugiego do pomocy Ghostka. Okej, mamy dwa zombiaki teraz. Jak to rozegrać, żeby było dobrze? Okej, tego trochę postraszymy. A? Tu już powinny one nam wbiec. Dobra, to lecimy. Wychodzimy ze strefy, żeby nam się quest zresetował i zobaczymy, czy te zombiaki znikną, czy nie. Dobra, enter jeszcze raz. No i co? Będą one, czy nie? Uwaga. Nie ma. Nie ma, są klatki pootwierane. I zombiaków pewnie wkoło też nie ma. A myślałem, że to już się może udać. Ale czemu teraz są trzy klatki otwarte? Aha,
bo jeszcze nie wybrałem questu, tak? No dobra, mordeczki, myślałem, że takie coś da radę, taki trik, ale oczywiście nie dało się. Kefir jakoś pomyślał o tym. Jest to bardzo dziwne z ich strony. Dobra, mi się wydaje, że to było dzisiaj na tyle. Jeżeli odcinek oczywiście się podobał, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, wbijajcie często na live'y, które zaczynają się codziennie od godziny 18 do 21 i też zapraszam dzisiaj na stream halloweenowy, który odbędzie się o godzinie 18. Także serdecznie pozdrawiam, trzymajcie się, hej!